Natalio, ty przez wiele lat świetnie trzymałaś i trzymasz życie osobiste dla siebie, wyznaczasz pewną granicę, pokazujesz tylko tyle, ile chcesz. Czy to jest łatwe, czy to jest trudne? I też pytam o to dlatego, że w rozmowach z innymi artystami wychodzi, że jednak często spotykali się na przykład z kimś, kto chciał wydrzeć im jakąś informację z życia prywatnego, albo paparazzi nie dali im żyć. Jakie są twoje doświadczenia? Wiesz, ja już dawno zauważyłam, że dziennikarz, jak bardzo by nie był miły dla mnie, on spełnia swoją rolę i wykonuje... To o mnie. I wykonuje swój zawód. I to nie znaczy, że... Wiesz, ja też jestem osobą bardzo otwartą, ale to nie znaczy, że on musi się stać powiernikiem moich wszystkich sekretów i publicznie powinna mu o wszystkim opowiadać. Więc oczywiście, jako młoda dziewczyna, no miałam kilka takich oparzeń, gdzie powiedziałam za dużo. Wynikało to z mojej otwartości natury. Później zobaczyłam... O co za dużo? Musiałam sobie zadać pytanie, co jest moim priorytetem. Moim priorytetem było to, żeby ludzie zauważali to, co robi, żeby mogła z tym, co robi muzycznie, dotrzeć do innych. Więc jakby robienie, serwowanie wokół tego historii to tylko rozprasza i na pewno nikt nie idzie na koncert z powodu jakiejś historii życia prywatnego opisanej w gazecie. No, chętnie poczyta dalszy ciąg tej historii, ten serial się będzie toczył, ale muzyka to jest zupełnie co innego, dlatego zawsze pilnowałam tych proporcji. Chroniłam też dzieci w takim wieku, który był dla nich dość niewygodny, bo jeździły komunikacją miejską. Chciałam, żeby nie były rozpoznawalne. Wiadomo, tak jak powiedziałam, jak dziecko jest małym bobasem, to w zasadzie nie ma znaczenia, ale chronię też wizerunek mojej małej córeczki Laury. I Ani do pewnego momentu też. Teraz, w momencie, kiedy no, ona już jest osobą 16-letnią, a ponieważ ma starszego brata, to uważa, że jeszcze jest starsza. No tak klasycznie. Jest. Klasyka gatunku. No to ma już swój Instagram, rzeczywiście próbuje jakichś swoich sił, więc teraz jest to trochę inaczej. Rzeczywiście ta sesja jest dla nas w jakimś sensie przełomowa. Chociaż Ania, jak wszyscy się ją pytają, czy chce śpiewać, mówi, że nie, po czym mówi, że wybiera musical, więc ja też czekam, bo widzę, że tu się jeszcze sprawy ważą, ale nie naciskam. Oczywiście, zero presji. Aniu, jakiej to muzyki słuchasz na co dzień? Ojejku, to mogłabym wymieniać i wymieniać. No proszę tak do pięciu. No na pewno ostatnio z bratem ustaliliśmy, że tak naprawdę nie ograniczamy się do jakichkolwiek kategorii słuchania nie muzyki. Nie szufladkujemy. Dokładnie. Natomiast przy czym najlepiej się czuję, to teraz stał się jazz. Przede wszystkim moi mentorzy to Ella Fitzgerald czy Louis Armstrong. Uwielbiam też muzykę filmową z każdych filmów, czy filmów akcji, czy filmów romantycznych. Jacob Collier chyba jest tak myślę. Właśnie, z takich bardziej elektro, że tak powiem, to Jacob Collier. Elektro jazz, dokładnie. Jacob Collier czy Louis Cole i inni.